Jeżeli jesteś rynkodzielnikiem i zastanawiasz się nad sprzedażą swoich produktów na Etsy, oglądaj koniecznie dalej, bo to odcinek w 100% poświęcony właśnie temu arcyważnemu pytaniu. Ja mam na imię Daria Robę i na tym kanale wspieram twórców w internecie. Zaczynajmy! Czy opłaca mi się wejść na Etsy? Pytają głównie osoby, które tworzą rękodzieło. Postanowiłam zrobić osobny odcinek w formie, powiedzmy, takiej rozmowy, ankiety. Zobaczymy, jak poradzisz sobie z moimi pytaniami. Gotowy? Gotowa? Zaczynamy. Pytanie numer jeden. Czy już wiesz, co sprzedajesz? Gdybyś miała określić jednym zdaniem niszę, swoją niszę produktów, które oferujesz, jak by to brzmiało? Zacznijmy od prostej rozgrzewki. Napisz w komentarzu, jaką niszę reprezentujesz, co chcesz sprzedawać, co już sprzedajesz. Dlaczego to pytanie? Specyfika Etsy jest taka, że najlepiej tam działają sklepy ukierunkowane na jedną dość wąską niszę. Przykładowo, nie ma za wielu odnoszących sukcesy sprzedawców, którzy by w jednym sklepie mieli zarówno biżuterię, jak i scrapbooking, jak i jakieś meble. To już jest zupełnie pomieszanie nisz. Ale również sprowadza się to do dużo niższego poziomu, a mianowicie, przykładowo, w moim sklepie sprzedaję instrukcje wykonania szydełkowych lal. Mimo że można również sprzedawać instrukcje wykonania maskotek, swetrów, akcesoriów, toreb, na poziomie Etsy, natomiast najlepiej, jeżeli to jest już tylko jedna kategoria, już konkretnie szydełkowe lale. Jeśli chcesz sprzedawać biżuterię, być może wystarczająco wąską niszą będzie dopiero, jeżeli zdecydujesz się na jedynie wyroby ze srebra, a nie będziesz dokładać bransoletek z sznurka albo z koralikami. Byle nie przesadzić w drugą stronę. Jeżeli przykładowo produkujesz drobne przedmioty z drewna, to być może, jeżeli wystawisz oferty 20 różnych drewnianych misek, będzie to zbyt wąska nisza. Natomiast ogólnie drewniane akcesoria do domu, myślę, że to będzie właśnie ten zakres. Jeżeli jeszcze nie napisałaś tego komentarza ze swoją niszą, zrób to teraz koniecznie, to ja Ci doradzę, czy to wystarczająco wąska nisza, w mojej opinii. Pytanie numer dwa. Czy masz markę lub odpowiedni plan na budowanie marki? Czy w ogóle wiesz, co to jest rozwijanie marki? Chodzi konkretnie o to, żeby Twoje produkty po pierwsze miały jakąś konkretną nazwę, pod którą ludzie Cię kojarzą, po drugie, żeby z czymś się kojarzyły. Marka to również właśnie ta nisza. Czyli co pojawia mi się w głowie, jeżeli powiem jakąś znaną nazwę znanej firmy? Myślę Badziubeka i widzę taką biżuterię modową z dużymi kamieniami, bransoletki, sporej wielkości kolczyki. Jest to takie całe wyobrażenie odnośnie marki. Gdyby ktoś myślał właśnie o tym, co ty produkujesz, wypowiedział twoją nazwę, co pojawi mu się w głowie? W dzisiejszych czasach najoczywistszy sposób na budowanie takiej marki to obecność w social media. Pokazywanie zdjęć tych naszych wyrobów, pisanie o tym, jak powstają, pokazywanie samej siebie przy pracy. Cała ta taka otoczka social media, która w dzisiejszych czasach do promowania rękodzieła jest wręcz niezbędna, zwłaszcza jeżeli myślisz o Etsy. Już teraz Ci zapowiadam, bez tego się nie obędzie. Jeżeli już masz konto na Facebooku, na Instagramie, które prowadzisz regularnie, to jak najbardziej na to pytanie możesz sobie odpowiedzieć pozytywnie. Kolejne pytanie. Czy swoim dziełom potrafisz robić ładne zdjęcia? Na Etsy poziom jest naprawdę wysoki. Tam brzydkie zdjęcia nie przejdą. Niekorzystne zdjęcia nie przejdą. Muszą to być zdjęcia po prostu ładne, dobrze skadrowane, jasne, ostre i w dobrym kontraście. Jeżeli Twoje zdjęcia się podobają, możesz je oczywiście pokazać jakiejś obiektywnej osobie i spytać o zdanie, to myślę, że jak najbardziej masz szansę, żeby wejść na Etsy. W przeciwnym wypadku, tak czy siak, gdziekolwiek chcesz sprzedawać rękodzieło, zdjęcia to podstawa. Mało kiedy mamy szansę podotykać te produkty, chyba że oprzesz sprzedaż o festyny, dlatego im więcej czasu na to poświęcisz, wyjdzie Ci tylko na lepsze. Kolejny punkt, taki trochę dodatkowy. Czy już masz klientów, którzy chcą kupować Twoje produkty? Oczywiście to nie jest niezbędne, bo możesz założyć, że właśnie od Etsy zaczniesz budowanie marki, że to jest właśnie dla Ciebie fajny pomysł, bo Etsy otwiera nowe możliwości. Natomiast wiadomo, jeżeli już masz klientów, to masz też potwierdzenie, że to się po prostu podoba, że to się przydaje, że w jakiś sposób zaspokaja potrzeby innych ludzi. Dodaj do tego fakt, że te ceny powinny Cię satysfakcjonować. Czyli innymi słowy, bez żadnych konkretnych obliczeń, jeżeli sprzedasz dany produkt po tej cenie, którą oferujesz, będziesz mieć uśmiech na ustach. Bo jeśli nie, to pomyśl najpierw o tym, dlaczego Twoje produkty nie mogą być sprzedawane za więcej. Być może problem jest czysto natury psychologicznej. Być może, jak do tej pory obawiałaś się powiedzieć większą cenę za swoje produkty w obawie, że ktoś po prostu nie kupi.
Na Etsy jest nieco inna widownia, więc nawet na wyższe ceny często znajdują się klienci. Kolejne pytanie. Czy masz jakąś internetową galerię swoich prac? I tutaj, żeby założyć sklep na Etsy, odpowiedź może być negatywna. To znaczy, samo Etsy może stać się taką właśnie galerią Twoich produktów. I wiem, że wiele osób właśnie w taki sposób je traktuje. Ponieważ założenie samego sklepu jest darmowe, wiele osób zakłada taki sklep, dodaje produkty, a potem podsyła link zainteresowanym osobom, tak żeby mogły sobie je przeglądnąć, wybrać, zobaczyć ceny. Jest to bardzo łatwe rozwiązanie i bardzo estetyczne, bo taki standardowy sklep na Etsy ładnie wygląda. Wszystko jest czytelne. Jeżeli Ty chcesz potraktować Etsy właśnie w taki sposób jako dodatkowe miejsce widoczności, jak najbardziej można i tak zrobić. Kolejne pytanie. Czy planujesz również promować swoją markę w social media? I to tak naprawdę na poważne. Nie, że wrzucisz jedno zdjęcie na miesiąc, tylko konkretnie będziesz mieć konkretny plan publikowania na Instagramie lub na Facebooku lub tu i tu i naprawdę postarasz się, żeby to było robione fajnie. Znów, to nie jest stuprocentowo obowiązkowe, bo możesz mieć założenie, że Etsy ma być po prostu taką galerią Twoich prac, ale jeżeli ma być czymś więcej, jeżeli chcesz rzeczywiście docierać do klientów z pozostałych krajów, to warto te social media specjalnie nawet pod Etsy prowadzić i to najlepiej w takim języku, jaki jest język tych właśnie odbiorców. Można social media prowadzić również tylko po polsku. Wiele osób lubi po prostu obserwować ładne zdjęcia i często się zdarza, widzę nieraz taką sytuację, że rękodzielnicy z danego kraju, na przykład Polski, mają bardzo dużo odwiedzań i komentarzy osób spoza kraju, które po prostu lubią dany profil za ładne, wyjątkowe zdjęcia, wyjątkowych rzeczy. Kolejne pytanie to, czy przeraża Cię wysyłka do obcych krajów? Jest z tym trochę zamieszania na samym początku, bo trzeba się dowiedzieć, jak to zrobić, jakie będą ceny wysyłki dla Twoich produktów. Trzeba zainteresować się niemieckim systemem Lucid, jeżeli pragniesz wysyłać również do Niemiec. I myślę, że wiele osób może to blokować. W tym przypadku zawsze można ustawić możliwość wysyłki tylko do Polski na samym początku i w momencie, kiedy jesteśmy gotowi na kolejny krok, dodać te kolejne metody wysyłki. Więc wiedz, że i taka możliwość istnieje, czasami warto coś rozłożyć na mniejsze kroki. O tym wszystkim zresztą opowiadam w moim innym filmie na tym kanale, w którym przechodzę przez cały pierwszy miesiąc zakładania sklepu na Etsy, krok po kroku, co bym zrobiła, gdybym zakładała teraz nowy sklep. Zobacz do niego koniecznie zaraz po tym odcinku. I wreszcie, ostatnie pytanie, czy wiążesz z Etsy duże nadzieje? Na to pytanie możesz odpowiedzieć na trzy sposoby. Znów, pierwszy sposób to jest ta galeria. Galeria, dodatkowe miejsce, zakładam, zostawiam, coś tam może zawsze wpadnąć. Jeżeli tak podchodzisz do sprawy, jak najbardziej, nie zajmie ci to dużo czasu, warto to zrobić. Jeżeli Etsy ma być dodatkowym miejscem, dzięki któremu dotrzesz do klientów, bo przykładowo marzysz o nieco wyższych cenach za swoje produkty i uważasz, że w Polsce nie znajdziesz klienta na takie ceny, to owszem, jak najbardziej. Znów, Etsy będzie dobrym rozwiązaniem, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że potraktujesz je na poważnie i rzeczywiście będziesz robić te dodatkowe rzeczy, jak promowanie sklepu w social media czy reklamami. I wreszcie jest część osób, które postanawiają postawić na Etsy w 100%. I jak się można domyślać, Etsy to bardzo nagradza, takie sklepy lepiej sobie radzą. Na czym to polega? Właściwie cała sprzedaż takich osób zostaje przekierowana na Etsy. Przykładowo, jeżeli coś sprzedaje w Polsce i ktoś jest zainteresowany, to nie tworzy jakichś takich rozliczeń, przykładowo przez wiadomość, ale cały ruch wszystkich tych klientów odsyłam rzeczywiście na Etsy. I owszem, mam do zapłacenia wtedy tą, powiedzmy, jakąś prowizję od sprzedaży, ale o ile sobie mogę na nią pozwolić, to bardzo nakręca ruch w samym sklepie już z wyszukiwarki. Czyli innymi słowy, im więcej klientów, tym więcej klientów Etsy znów do nas przyprowadzi. My stracimy trochę na tej prowizji, którą normalnie moglibyśmy uniknąć, jeżeli sprzedamy komuś bezpośrednio, ale Etsy to zanotuje jako zainteresowanie naszym sklepem i nasz sklep będzie częściej wyświetlany nowym osobom. Znów o tym wszystkim opowiadam bardzo dokładnie w tym filmiku. Zajrzyj tam koniecznie już teraz i zostań ze mną na kanale, subskrybując go, jeżeli Etsy jest czymś, o czym myślisz na poważne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!